idźcie na te wybory. Ze wszystkich badań wynika, że mamy najbardziej zdemobilizowany elektorat. To znaczy ludzie nas popierają, zgadzają się z nami, chcą, żeby nie było tego Zielonego Ładu, żeby nie było paktu migracyjnego, po czym 9 czerwca mówią, że nie chce im się iść na wybory. No szanowni państwo, jak chce się na przykład poznać dziewczynę dobrze, to się z nią idzie na tą randkę, tak? Nie wystarczy samo mówienie, że fajnie byłoby z nią pogadać, trzeba jeszcze ten pierwszy krok zrobić. I dokładnie jest z wyborami, albo z szukaniem pracy. Jeżeli się nie wyśle tego CV, a potem nie pójdzie na wybory, na rozmowę rekrutacyjną, to się pracy nie dostanie. Tak samo jest z wyborami. Jeżeli nie pójdziemy na te wybory, bo mamy w tym czasie i lepsze plany, to się potem nie dziwmy, że inni nam życie układają, bo wyborcy PiSu czy Platformy idą na te wybory. Mamy bardzo dziwną kampanię wyborczą, jeździmy po całej Polsce, mówimy, z jakiego powodu Zielony Ład jest zły, z jakiego powodu pakt migracyjny jest zły, z jakiego powodu zmiana traktatów jest zła. Staramy się mówić o Unii Europejskiej. W tym samym czasie Tusk bez przerwy mówi, że PiS to jest partia rosyjska, a PiS mówi, że Tusk to jest partia rosyjska i niemiecka naraz. To jest ich kampania wyborcza. Ich wyborcy mówią, no rzeczywiście, muszę iść głosować na Platformę, bo PiS to jest partia rosyjska. Tych ludzi to przekonuje, motywuje ich to do tego. No my nie będziemy w ten sposób robić, nie będziemy jeździć po Polsce i mówić wam, że ci drudzy to ruscy agenci, bo wydaje mi się to lekko niepoważne. Wolimy mówić o tym, o czym się powinno mówić w kampanii wyborczej do Europarlamentu, czyli o tym, co można zrobić w Europarlamencie i co tam się dzieje. A pierwszą i najważniejszą do załatwienia sprawą jest ten nieszczęsny Zielony Ład. Ale najpierw wstęp historyczny. Po II wojnie światowej znaleźliśmy się po złej stronie żelaznej kurtyny. W miejscu, w tym bloku sowieckim, gdzie nie było wolności gospodarczej, osobistej, politycznej, nie było wolności słowa, była bieda. To centralne planowanie, ten socjalizm doprowadziły do tego, że byliśmy my, nasi rodzice, dziadkowie, po prostu biedni. I z oddali patrzyliśmy na ten zachód, na tą krainę wolności, dobrobytu, szczęścia. Jak ktoś miał farta, to miał rodzinę na zachodzie, która mu pocztą konserwę przysyłała albo jakieś inne jedzenie, bo nawet z jedzeniem był tutaj problem w wyniku właśnie centralnego planowania oraz socjalizmu. Wydobyliśmy się z tej biedy, wyrwaliśmy się z tej niewoli i weszliśmy do Unii Europejskiej, patrząc właśnie z taką tęsknotą, że to jest to miejsce, gdzie jest wolność, dobrobyt. Chcemy w Polsce żyć tak, jak oni tam żyją. W latach 90. ta Unia to było strasznie bogate miejsce. Europejczycy z zachodu zarabiali wtedy więcej niż Amerykanie. Dzięki temu, że mieli właśnie swobodę gospodarowania, swobodę handlu pomiędzy tymi państwami, i podróżowania, po prostu się bogacili. Niestety, gdy weszliśmy do tej Unii Europejskiej, zaczęło coś tam się psuć. Komisja Europejska zaczęła wypuszczać coraz więcej dyrektyw, coraz więcej regulacji. Weszła ta nieszczęsna polityka klimatyczna, która doprowadziła do wzrostu cen energii, do wyrzucania powoli przemysłu energochłonnego z Europy. No i Europa zaczęła biednieć. Te państwa są biedniejsze niż były jeszcze 15 lat temu. Polacy są dużo bogatsi niż 15 lat temu, ani są biedniejsi. Francja jest biedniejsza, Włosi są o 9% biedniejsi, Hiszpanie o 7%, a Grecy o 30 kilka. W wyniku tej ich polityki, które oni nam próbują tutaj z wyższością nie wiadomo skąd wziętą sprzedać, oni się cofają w rozwoju gospodarczym, a my póki jeszcze tego nie przyjmujemy, jeszcze się rozwijamy. I dalej chcielibyśmy się rozwijać, bo Polacy są póki co jeszcze narodem ambitnym, pracowitym, który chce coś w życiu osiągnąć. My jeszcze jesteśmy głodni. Nie wystarcza nam poziom, na którym obecnie jesteśmy. Chcemy cały czas więcej. No oni z zachodu nie chcą więcej, chcą zostać na tym poziomie, na którym są i im nie przeszkadza. Trochę ich rozumiem. No tak mieszkańcy Luksemburga czy Belgii, Holandii źle im się nie żyje. Można zrozumieć, że nie chcą niczego więcej. Ale my chcemy więcej i nie chcemy tego Zielonego Ładu, nie chcemy przestać się rozwijać tak jak oni. Przyszłość też niestety nie wygląda dobrze dla Europy Zachodniej. Mamy olbrzymią rewolucję w zakresie sztucznej inteligencji. Ale gdzie ona się odbywa? No w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, nawet w Korei Południowej. Tam są firmy, które to rozwijają, tam się w to inwestuje. Unia Europejska... Tu nie ma dużych firm, które rozwijają sztuczną inteligencję. Za to udało się rozwinąć dyrektywę dotyczącą sztucznej inteligencji, która nakłada kary, sankcje, wymagania od firm chcących rozwijać to oprogramowanie. W wyniku czego, no jak się trudno było domyśleć, te firmy nie chcą tych kar, nie chcą tych sankcji i po prostu się tu nie rozwijają. Wszyscy uciekli do Stanów Zjednoczonych.
Europa miała taki plan. No dobrze, no to skoro taki tradycyjny przemysł nam nie idzie, no bo mamy drogą energię, to rozwiniemy te zielone technologie. To się będzie w Europie rozwijać. Jakaś fotowoltaika, wiatraki, samochody elektryczne. No i guzik z tego wyszedł. Już teraz w 14 najważniejszych sektorach zielonej, nowoczesnej technologii, 11 z nich jest całkowicie opanowanych przez Chiny. Mają ponad 80% rynku światowego. Europa w zaledwie trzech dziedzinach przekracza 10%. Nawet samochodów elektrycznych produkują 3 razy więcej Chińczycy niż cała Europa w tym momencie. Więc jest gospodarczo źle i jest źle przez Zielony Ład. Przez Zielony Ład wszyscy będziemy więcej płacili za energię, będziemy więcej płacili za mieszkania, będą przymusowe remonty mieszkań oraz domów, będą droższe samochody w wyniku tych nowych regulacji, będzie zakaz sprzedawania samochodów z silnikiem spalinowym, będą tylko elektryki. Wszyscy za to zapłacimy, że będzie drożej. Przemysł stąd ucieknie, już teraz się zaczynają pierwsze masowe zwolnienia i będziemy niestety wolniej się rozwijać, jeżeli przyjmiemy ten Zielony Ład. To samo z rolnictwem, ceny żywności będą rosły. Z tego powodu jesteśmy przeciwni Zielonemu Ładowi. Ale nie jest to jedyna rzecz, której jesteśmy przeciwni. Druga to jest pakt migracyjny. To jest niesamowite oszustwo tak naprawdę, zaraz powiem dlaczego. Polega na tym, że my mamy obowiązek przyjmowania nielegalnych imigrantów z Europy. Z Włoch na przykład albo z Hiszpanii. Teraz zobaczcie na jakąś obłędną logikę tej umowy. Oni łamią prawo, Włosi i Hiszpanie wpuszczają nielegalnych imigrantów, nie pilnują swojej granicy, do czego mają obowiązek i potem my mamy za to płacić kary, bo jeżeli nie będziemy chcieli przyjąć od nich nielegalnego imigranta, mamy za to zapłacić 20 tysięcy euro kary, czyli oni łamią prawo, a my za to płacimy. A jeżeli my emitujemy to CO2, którego oni nie lubią, to też my za to płacimy kary. Dlaczego niezależnie od tego, kto łamie przepisy, to Polacy mają za to płacić? Jaki to jest układ? Do tego premier Tusk i Radosław Sikorski, szef MSZ-u, twierdzą, że to jest pozytywne dla Polski, że Polska na tym pakcie migracyjnym skorzysta. Na którym elemencie tego my skorzystamy? Na tym, że przyjmiemy nielegalnego imigranta prosto z Afryki, czy na tym, że zapłacimy za jego nieprzyjęcie 20 tysięcy euro? Który element tej transakcji jest dla Polski korzystny? Na którym elemencie my zarobimy? Poza tym, to jest po prostu oszustwo. Na co my się umawialiśmy z Unią Europejską? Co my stamtąd zamawialiśmy? No my się umówiliśmy na to, że oni nam będą przysyłali dotacje, będą nam przysyłali pieniądze, będą nam przysyłali KPO. Taki był układ. My otwieramy rynek, wydajecie kasę. Po czym teraz tą kasę nam chcą spłacać w nielegalnych imigrantach. Jak ktoś na Allegro zamówi telefon komórkowy, a dostanie ogórka, to się czuje oszukany. Ja teraz się tak samo czuję oszukany. Zamawialiśmy KPO, a dostaniemy nielegalnych imigrantów prosto z Afryki. Nie taki był układ. Kolejny problematyczny temat to te nowe traktaty unijne. W tym momencie mamy teoretyczne prawo wetowania tego rodzaju niekorzystnych rozwiązań dla Polski. I Unia Europejska, trudno jej się dziwić, chciałaby nas tego prawa weta pozbawić. Teraz, jaki interes mają polscy politycy, żeby zrzec się prawa weta? W jaki sposób wzmacnia to naszą pozycję w Unii Europejskiej? W tym momencie możemy coś blokować. Na jakieś najgorsze rzeczy możemy się nie zgodzić. Zresztą oni nawet nie ukrywają, po co chcą nam zabrać prawo weta. Politycy francuscy czy włoscy wprost mówią, że jak uda się zabrać państwom Europy Wschodniej, Środkowej prawo weta, to wreszcie będzie można inaczej podejść do polityki migracyjnej. Czyli ten obecny pakt migracyjny to jest zaledwie wstęp, to jest przygrywka do tego, co chcą zrobić za jakiś czas, jak już nie będziemy mogli się w żaden sposób temu przeciwstawić. Oni to wprost mówią, już teraz tego nie ukrywają. Są wypowiedzi Donalda Tuska sprzed 20 lat, kiedy była mowa o renegocjacji traktatu nicejskiego i wprowadzenia traktatu lizbońskiego. I wtedy Tusk mówił, ja nie rozumiem, po co polski polityk miałby się zgadzać na zmniejszenie polskiej pozycji w Unii Europejskiej przez mniej korzystne liczenie głosów dla Polski. Tusk 20 lat temu to rozumiał. Minęło 20 lat i Tusk teraz mówi, że to jest sprawa do dyskusji, że rozmawiajmy o tym. Pod to samo mówi Radosław Sikorski. Ci ludzie są skłonni do odebrania nam prawa weta, do zgodzenia się na to, no bo bez naszej zgody nie są w stanie tego zrobić. I my o tym mówimy, o tym Zielonym Ładzie, o pakcie migracyjnym, o ewentualnej zmianie traktatów. Tylko teraz jest jeszcze jedna partia, która cały czas o tym mówi, to jest Prawo i Sprawiedliwość. Oni nagle są przeciwni Zielonemu Ładowi. No parę
chyba 2 tygodnie temu był w Warszawie marsz przeciwko Zielonemu Ładowi. Mnóstwo ludzi przyjechało protestować. Rolnicy przyjechali protestować, związkowcy, bo widzą, że im firmy się przez to zamyka. I kto szedł na czele tego marszu? No Mateusz Morawiecki, który wziął i sam podpisywał ten Zielony Ład. No to jest taka bezczelność, że ciężko o większą hipokryzję. Janusz Wojciechowski, komisarz unijny z ramienia PiSu. On mówił, że Zielony Ład to jest program rolny PiSu, że oni idą z Zielonym Ładem do Brukseli i mają nadzieję, że to dobrodziejstwo przyjmie Europa i się podzielimy tym z Europą, bo to jest program rolny PiSu. No to skoro to jest program rolny PiSu, to czemu oni teraz przeciwko temu protestują? A kto jest główną twarzą Zielonego Ładu? Kto jest głównym promotorem tej idei? No Ursula von der Leyen, która dzisiaj już drugi raz się raczyła o Konfederacji wypowiedzieć, mówiła, że ona w żaden sposób, to na pewno obiecuje ludziom, nie wejdzie w koalicję z Konfederacją. No prawdę raz powiedziała, ma rację, że ona nie wejdzie z nami w koalicję, bo w życiu byśmy nie chcieli z tą kobietą wchodzić w jakiekolwiek koalicję. To w ogóle jest całkowicie wykluczone. My nie jesteśmy Prawem i Sprawiedliwością. Przecież parę lat temu to europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, oni się cieszyli, oni się chwalili. To dzięki naszym głosom Ursula von der Leyen została szefową Komisji Europejskiej. To jest ich człowiek w Brukseli. Osoba, która wprowadza siłą ten Zielony Ład, była kandydatką PiSu popieraną przez PiS na szefową Komisji Europejskiej. Więc oni na każdym kroku pilnowali tego, żeby ten Zielony Ład był wprowadzony, a teraz protestują. A kto pierwszy mówił, że potrzebne są nowe unijne podatki? No Mateusz Morawiecki. Pamiętacie państwo, w Sejmie mówił, że Polska proponuje nowe unijne podatki. A kto pierwszy proponował, zanim Unia Europejska to zaproponowała, żeby zakazać sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi? No znowu Mateusz Morawiecki, bo miał nadzieję, że wtedy już tą Izerę będziemy mieli i będziemy potęgą w zakresie produkcji samochodów elektrycznych. On szedł na samym przodzie tego marszu po zakazanie ludziom samochodów spalinowych. A teraz PiS mówi, że oni są przeciwko. Nawet dzisiaj przyjechałem tu z Warszawy, byłem w Sejmie, wyszedł Kuźmiuk z PiSu na mównicę i zaczął nas straszyć, że ta zła Unia Europejska planuje nas opodatkować. No kurde, są jakieś granice bezczelności. Ci sami ludzie z tego PiSu proponowali przecież te unijne podatki. Więc nie wierzę, proszę państwo, PiSowi. Oni teraz kopiują nasze postulaty, mówią dokładnie to, co my mówiliśmy od dawna, ale kiedy mieli możliwość tego zablokowania, to z tej szansy w żaden sposób nie skorzystali. Mieliśmy też wczoraj debatę w Sejmie o obronności, ponieważ no, mamy ryzyko, no, tak mi się wydaje, dosyć istotne tego, że będziemy kiedyś w jakimś konflikcie, że ktoś nas zaatakuje, konkretnie Rosja. No premier Tusk mówi, że żyjemy w czasach międzywojennych, przedwojennych. BBN, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, czyli prezydent, twierdzą, że w ciągu 3 lat być może dojdzie do jakiejś konfrontacji. Pamiętacie państwo, jaka panika była, jak rząd działał błyskawicznie, kiedy się wirus pojawił, jak momentalnie zmienili przepisy, w zasadzie z dnia na dzień. Specustawy weszły, nagle miliardy złotych się znalazły. Przepisy uprościli tak, żeby jak najszybciej jakieś maseczki można było ściągać. Szczepionki wymyślili chyba w ciągu roku i wyprodukowali tego 4 razy więcej niż było potrzeba. Działali błyskawicznie. Teraz od 2 lat mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, a w naszym rządzie plaża. Nie powstała ani jedna nowa fabryka amunicji, nie zwiększamy produkcji broni. Nic się nie dzieje. Nasz rząd w ogóle sprawia wrażenie, że to nie jest żaden problem. Analizując ich wypowiedzi, można odnieść wrażenie, że oni się boją tego, że za 50 lat będzie 2 stopnie cieplej. To jest dla nich realny problem, na który chcą wydać biliony złotych, a nie ma głupich 200 milionów euro na fabrykę amunicji, bo tyle ostatnio Niemcy wydali za fabrykę amunicji. 200 milionów euro. My tyle wydajemy na laptopy dla 4-klasistów, ale każde państwo ma swoje priorytety. Niemcy wolą fabrykę amunicji, a my wolimy laptopy dla 4-klasistów. Dosłownie ta inwestycja tyle samo kosztuje. Więc te priorytety tym ludziom lekko się poprzestawiały. Jednak nie boję się bardziej tego, że za 50 lat będzie 2 stopnie cieplej. Boję się tego, że w Polsce za 5 lat będzie tak jak teraz na Ukrainie. Uważam, że to jest realne zagrożenie, z którym obecny rząd, podobnie jak i poprzedni, niestety nic nie robią. Dlatego to jest niezwykle ważne, żeby się zmobilizować i żeby za te niecałe już 2 tygodnie z hakiem, pójść po prostu na te wybory i zagłosować zgodnie ze swoim własnym interesem. Bo to, żeby zatrzymać ten Zielony Ład, żeby zatrzymać napływ nielegalnych imigrantów, od których niestety rośnie bardzo przestępczość, jest w naszym wszystkich interesie. To musimy zagłosować po to, żebyśmy my nie bali się chodzić po ulicach polskich miast. W Polsce póki co jest bezpiecznie. Przestępczość należy do
jednej z najniższych w całej Unii Europejskiej. Też takie poczucie bezpieczeństwa wśród Polaków jest najniższe, znaczy najwyższe w całej Unii Europejskiej. U nas jest bezpiecznie, jakoś Polacy nie zdziczeli, to słońce póki co nam za bardzo nie przygrzało w nasze głowy i na razie nie gwałcimy, nie mordujemy, nie zabijamy się na ulicach, nie ma jakichś wybuchów, bomb w zasadzie. Ludzie spokojnie, tak jak tam widzimy, sobie po ulicach chodzą. Niestety to nasza spokojna codzienność to nie jest już codziennością na Zachodzie, gdzie ta przestępczość niestety z roku na rok drastycznie rośnie i to przede wszystkim wśród nielegalnych imigrantów z Afryki oraz z Azji. Zwróćcie Państwo uwagę, że jak raz popełnimy tutaj błąd, jeżeli raz pójdziemy ścieżką, którą poszli Niemcy, Włosi, Hiszpanie czy Szwedzi, to już to jest droga bez odwrotu. To nie da się potem tych ludzi stąd wyrzucić, więc musimy dbać o to, żeby ich po prostu tutaj nie było. I też po to należy iść na te wybory, żeby zapewnić swojej siostrze, swojej matce, żonie czy też córce bezpieczeństwo na ulicach. Twarzami naszej kampanii do tego Europarlamentu z tego powodu są kobiety. Zachęcamy w Warszawie do głosowania na Ewę Zajączkowską, w Wielkopolsce do głosowania na Annę Bryłkę, tutaj w Łodzi macie Klaudię Domagałę. Uwierzcie mi, chcecie, żeby Klaudia Domagała znalazła się w Europarlamencie. Jest takie powiedzenie, że gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Jeżeli chcecie naprawdę zrobić krzywdę tym eurokomunistom, jeżeli naprawdę chcecie dać im popalić, naślijcie na nią Klaudię Domagałę. Znam już ją od kilku lat i doskonale wiem, że nikt ich bardziej nie wkurzy niż Klaudia Domagała. W tym jest naprawdę rewelacyjna. Więc macie w Łodzi wielkie szczęście, macie świetną kandydatkę, jedną z trzech najpiękniejszych twarzy naszej kampanii wyborczej, więc polecam głosowanie na Klaudię Domagałę. Natomiast jeżeli chcecie głosować na kogoś, kto jest trochę, nie wiem, mniej różowy, macie na przykład Tomka Grabarczyka, macie Jacka Wilka, to nie ma strategicznego znaczenia, bo każdy głos w tej ordynacji do wyborów do Europarlamentu liczy się tak samo. Czy zagłosujecie na Jacka, czy na Tomka, czy na kogokolwiek innego, ważne jest to, żeby suma głosów na Konfederację była jak najwyższa. Więc zostawiam Państwa z tym apelem. Głosujmy na Konfederację w swoim najlepiej pojętym własnym interesie. Bardzo Państwu dziękuję.